Halleluja. Halleluja. Dobrze jest być pośród ludu Bożego. Amen. Pomyślmy, moglibyśmy być w różnych miejscach, a jesteśmy tutaj, dzisiaj, na tym miejscu, aby mieć społeczność z Panem Bogiem, z naszym Zbawicielem, ale też, aby mieć społeczność sami ze sobą. Drodzy, przyjmijcie serdeczne pozdrowienia z Bielska Białej. Jeśli pozwolicie, również przekażę do naszego zboru. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który bardzo mocno się wiąże z okresem wakacyjno-urlopowym. Kiedy cofniemy się do czerwca, to możemy sobie przypomnieć te emocje, które mieliśmy, tak? Plany, gdzie to pojedziemy, jak to spędzimy ten letni czas. Jak będzie ciepło, miło, zielono i przyjemnie. I nie chcę pytać, czy wszystkie marzenia się spełniły, bo pewnie większość z Was już jest po urlopie, w czasach, po wakacjach, po koloniach, po obozach może jakiś. I wchodzimy w nowy etap. Kończą się wakacje. Wracamy do normalności. Wracamy do codzienności. I drodzy, często to wracanie wywołuje w nas emocje. I dlatego chciałbym się rozpocząć takim, myślę, ważnym pytaniem. Drogi bracie, droga siostro, jak się dzisiaj czujesz? W końcu wkraczamy już we wrzesień, tak? Miesiąc wrzesień. Jak się czujesz? Może odpowiesz, czuję się samotny. Może odpowiesz, czuję się winny i zdruzgotany. Może w jakiś sposób czujesz się niekochany, wyalienowany, źle zrozumiany. Może czujesz się pomijany i niedoceniany. Może po prostu źle się czujesz i nie potrafisz znaleźć powodu. Jak widzicie, skierowałem Waszą uwagę na te, powiedzmy, przykre emocje, bo tak należałoby to określić. Mam świadomość, że pytania, które postawiłem, to tylko czubek góry lodowej. Że można by je tutaj pomnażać, wymyślać, wykrywać, odkrywać nowe. Ale myślę, nie o to chodzi. Chodziło mi o zasygnalizowanie pewnego aspektu naszego życia. Dlaczego jako chrześcijanie mamy negatywne stany emocjonalne? Przecież Królestwo Boże to co? Sprawiedliwość, pokój i radość. A jednak doświadczamy również tych emocji przykrych. Nasz stan emocji, nasz stan uczuć wynika z pewnych okoliczności, w jakich się znajdujemy. One mają ścisły związek z tym, co przeżywamy, co czujemy, można by powiedzieć. Musimy na początek rozróżnić emocje i uczucia. Nie pamiętam, czy o tym już wspominałem tutaj, ale jest to taki temat, który rodzi zamieszanie w nas. Czym innym są uczucia, a czym innym są emocje? Czym są emocje? Emocje przychodzą nagle do człowieka i nagle odchodzą. Na przykład gniew. Czy potrafimy kontrolować gniew? Ktoś, nie wiem, źle się zachował i przychodzi takie oburzenie. Jak on mógł? Możemy to w różny sposób wyrażać. Może to być ten wulkan, który jest ukryty, którego w ogóle nawet nie będzie widać na zewnątrz, ale to może być ten wulkan, który wybuchnie, tak? Ale to bardzo szybko opada. Lęk. Idziesz sobie spokojnie wieczorem i nagle z krzaków wylatuje pies, który szczeka, który cię atakuje. Piesku, kochany. Lęk. Stan najwyższej gotowości, tak, do obrony. Może do ucieczki, może do, nie wiem, szukamy jakiegoś kija, żeby tego psa przepędzić. Ale reakcja jest poza nami. Ona się dzieje jakby automatycznie. Nie masz na nią wpływu. To po prostu się dzieje.
To, co dalej się będzie działo, ma już znaczenie od ciebie. Radość. Wyobraź sobie, że jesteś totalnym bankrutem i za ostatnie, nie wiem, 20 zł kupiłeś sobie kupon totolotka. Załamany, przygnębiony, beznadziejny, a pewnie nic z tego, a ostatnie 20 zł. I okazuje się, że wygrałeś. Wygrałeś kilka milionów. Jak szybko zmieniają się uczucia. I wcale nie podejmujemy decyzji i mówimy, teraz będę się cieszył. Po prostu to przychodzi automatycznie. Chciałem wam przekazać kilka takich obrazów. Emocji nie da się kontrolować. Nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. To jakby samoczynnie zachodzi. Jest takie przysłowie, które mówi, że niektórzy mają krótki ląd. Znacie to? Czyli bardzo łatwo wybuchają, tak? Reagują. I tacy są. W pewien sposób możemy to próbować w jakiś sposób wyłagodzić, może wypracować co inne reakcje, ale to jest częścią naszej natury, naszego charakteru. Drodzy, druga bardzo ważna rzecz, którą chciałbym podkreślić, to nie ma złych i dobrych emocji. Bo gdzieś tak zostaliśmy ukształtowani, myślimy o złych emocjach i o dobrych emocjach. I mówimy, gniew to jest zła emocja, strach to jest zła emocja. No, wyobraźcie sobie, nie wiem, gdyby na przykład wyskoczył pies i nie zareagowalibyśmy w odpowiedni sposób, zostalibyśmy zaatakowani przez tego psa. Właśnie ta reakcja powoduje, że coś robimy i to jest bardzo szybkie. Emocje należy dzielić na dwie kategorie, przyjemne i nieprzyjemne. To nie są ani dobre, ani złe. To nie są emocje, które nas niszczą, a drugie nas budują. To są emocje przykre, które odbieramy jako coś przykrego lub jako coś przyjemnego. I na pewno, nie wiem, zauroczenie, tak? Kiedy chłopak zauroczy się w dziewczynie, to są bardzo pozytywne emocje, tak? Bardzo ciepłe, bardzo przyjemne, ale gniew na kogoś nie jest przyjemny, tak? Kurz opadnie i sam nie mówię, no jak to się stało, jak mogłem do tego dopuścić? Jak mogłem tak zareagować? Natomiast uczucia to jest taki trwały stan. To jest coś głębszego. To nie dzieje się tylko w tej sferze emocji, ale to się dzieje w głębokim jestestwie człowieka. I takim przykładem uczuć jest miłość. Jest różnica między zauroczeniem a miłością. Zauroczenie to jest właśnie ten stan emocji. A miłość to jest też pewna forma uczucia, tak? To jest pewna forma postawy, ale również towarzyszą temu pewne uczucia. Gniew jest emocją, ale nienawiść jest uczuciem. Gniew może przerodzić się w nienawiść. Dlatego Pan Jezus powiedział, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Bo to gniewanie może przerodzić się w grzech, w nienawiść. A to już jest emocja, to już jest uczucie, które gdzieś zapada w nas głęboko i im głębiej, im dłużej trwa, tym trudniej jest się go pozbyć potem. Mamy takich pięć źródeł, może jest więcej. Ja przynajmniej czytając, obserwując, rozmawiając, usługując ludziom, zauważyłem pięć źródeł emocji i uczuć. Pierwszy powód takich przykrych emocji, bo o nich na razie będziemy mówić, jest bardzo przyziemny. Jest to brak mikroelementów, jest to brak witamin w organizmie i nasz organizm daje nam sygnały poprzez właśnie te przykre emocje. One mogą się przejawiać na różne sposoby. Ja nauczyłem się w pewnym momencie odczytywać ten sygnał i zauważyłem, że kiedy wpadam w takie zmęczenie, apatię, najchętniej bym spał. Cały czas pośpię 2 godziny, 3, wstaję, dalej jestem zmęczony.
I to jest dla mnie sygnał, że muszę wziąć magnez, że mam niedobór. I biorę dwie tabletki magnezu i po jakimś czasie wracam do normy. Drodzy, to jest bardzo ważny sygnał. Niektórzy ludzie szukają w sobie przyczyn, ale tą pierwszą przyczyną, która może być powodem właśnie takich przykrych emocji w Twoim życiu, mogą być braki. Tym bardziej, że dzisiaj to odżywianie nasze nie jest na najwyższym poziomie. Dużo jemy, byle czego. I nasz organizm się domaga czegoś, ale tego nie otrzymuje. A musimy być świadomi, że on buduje z tego, co mu dostarczymy, tak? Jeśli mu nie dostarczymy pewnych związków, minerałów, witamin, nie zna się na tym do końca, to sygnalizuje, że jest czegoś brak. Dlatego jeśli mamy jakieś takie przewlekłe stany, to zawsze zachęcam, przynajmniej jak usługuję ludziom, którzy mają na przykład problemy z depresją. Najpierw pytam, czy wszystko w porządku, czy zrobiłeś sobie badanie, czy wszystko jest u Ciebie tak jak trzeba. Jeśli nie zrobił, to zachęcam, żeby od tego zacząć. Drugim takim powodem przykrych emocji jest grzech. Kiedy popadamy w jakiś grzech, doświadczamy poczucia winy. Poczucia winy. To się przejawia w postaci takiego przykrego uczucia. Zawaliłem. Zawiodłem. Nasze sumienie informuje nas, że weszliśmy w konflikt z moralnym prawem zapisanym w naszych sercach. Każdy z nas ma sumienie. To jest coś wyjątkowego. Psy nie mają sumienia. Tylko człowiek ma sumienie. Co to jest? To jest prawo, które Bóg zapisał w naszych sercach. I gdziekolwiek byście pojechali do jakiego punktu na świecie, gdzie są ludzie, każdy człowiek ma sumienie. To sumienie może być zdeformowane, ale ma. I drodzy, to jest powód, przyczyna przykrych uczuć w naszym życiu. Kolejny to presja okoliczności. Nasze uczucia, jak również emocje, mogą być kształtowane przez okoliczności. Na przykład Twoja praca. Możesz mieć apodyktycznego szefa, który jest wiecznie niezadowolony. Źle, za mało, nie na czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, że każdy kontakt z nim, każda rozmowa z nim zakończy się przykrymi emocjami. Znacie to? Myślę, że niektórzy znacie. Zawsze niezadowolone, zawsze mało, zawsze nie tak. A ty naprawdę dokładasz wszelkich starań. Dajesz z siebie wszystko. Idąc na spotkanie myślisz, no tym razem usłyszę choćby jedno słowo dziękuję albo jakiegoś uznania. To wywołuje przykre emocje. Oczywiście to jest jeden z przykładów, praca, ale podobnie może być w małżeństwie. W małżeństwie jakieś nierozwiązane konflikty mogą być przyczyną właśnie takich przykrych emocji w naszym życiu. I możemy się z tym zmagać nawet przez wiele lat. Relacje takie międzyludzkie z sąsiadem, gdzieś coś, jedno słowo za dużo i potem to się ciągnie. Sąsiad wychodzi, zamiast uśmiechem go przywitać i życzyć mu błogosławionego dnia. Cofamy się, żeby go nie spotkać, żeby się z nim nie spotkać, żeby nasze oczy się nie spotkały. To może przerodzić się wszystko w takie głębokie i trwałe uczucia. Przykre uczucia w naszym życiu, które nas ciągną w dół i im dłużej trwają, im głębiej się zakorzenią w naszym życiu, tym trudniej jest to zmienić. Tym trudniej jest zresetować nasze życie, tak użyję informatycznego języka. Kolejny, czwarty taki aspekt to presja myśli i przekonań.
nasz system przekonań, na przykład o sobie samym, może być bardzo przykry w emocjach. Ktoś na przykład wychował się w biednej rodzinie. W szkole większość ładnie ubrana, wszystko mieli, ładne, piękne, czyste, a ty wychowałeś się w biednej rodzinie. Rodzice ledwo wiązali koniec z końcem, bo na przykład było was pięcioro czy sześcioro dzieci, albo tato nie mógł znaleźć pracy. I gdzieś koledzy, koleżanki z klasy wyśmiewali, ty biedaku, ty nędzniku i tak dalej, jak to jest wśród dzieci. I w tej atmosferze człowiek wyrasta z takim poczuciem, że jest kimś gorszym. Zwłaszcza w kontakcie z człowiekiem bogatszym, któremu się powodzi. I to może wywoływać w nas właśnie takie przykre uczucia. Uczucia, które gdzieś jakby wychodzą z nas, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo kiedy, nagle uświadamiamy sobie, że czujemy się tacy mali wobec tych ludzi. Poczucie bycia przegranym. Na przykład, nie wiem, twój rodzic w domu miał wysoką poprzeczkę. Cokolwiek byś zrobił, to zawsze był niezadowolony. Mój chłopcze, jesteś do niczego. Jesteś nieudacznikiem, nic ci nie wyjdzie. Już przegrałeś. W momencie, kiedy się urodziłeś. Jeśli słyszymy z najbliższych, najbardziej kochających ust, w cudzysłowie, takie wyznanie, takie słowa o nas, to w pewnym momencie uwierzymy w to. I drodzy, te przekonania, które są w nas, one nas determinują. One powodują, że albo idziemy do przodu, rozwijamy się, chcemy wejść, chcemy zrobić to czy tamto, albo po prostu się kurczymy. To tak jak zawodnik na starcie. Wszyscy wiedzą, że gdyby tylko zastartował, to wygra, bo jest dobry, jest najlepszy, ale on w to nie wierzy. Stanął na bieżni, wszyscy polecieli, a on zszedł, mówi, i tak nie mam szans. Właśnie te przekonania powodują w nas takie zachowanie. Możemy wyrastać w poczuciu, że nie jesteśmy kochani. Rodzice, rodzeństwo, czy nawet w kościele, tak? A gdzie kto by tam takiego jak ja? Spotykam czasami na swojej drodze ludzi, którzy uważają, że nie zasługują na miłość. To jest bardzo, bardzo przykre. To jest, powiedziałbym, przerażające. Ale tak jest. I to powoduje naprawdę bardzo, bardzo przykre emocje. Bo człowiek nie potrafi się odnaleźć. Popatrzcie na dwójkę dzieci. Jedno jest wychowywane w domu, gdzie jest miłość, a drugie, gdzie tej miłości nie ma. Bo tata alkoholik, bo mama coś tam. I dziecko jest samotne, odrzucone. Nikt się nim nie interesuje, nikt się nim nie cieszy. Nikt się o nie nie troszczy. To się będzie rozwijać. I kiedy dorośnie, będzie miał poczucie wartości, poczucie sensu życia, będzie otwarte, będzie radosne. Dla niego wszelkie przeszkody życiowe będą wyzwaniem. O, można coś zrobić. A dlatego? Spotykam ludzi na swojej drodze. Właśnie tak. Jest to przykre. Bo ci ludzie nic nie zamienili. Po prostu urodzili się w złym domu. I wreszcie piąty powód to duchowa depresja. Myślę, że od czasu do czasu każdy z nas miewa taką emocjonalną opresję. Uczucie pustki, smutku, przygnębienia. I to się dzieje bez żadnego powodu. Nie ma powodu. Zastanawiamy się. Mówimy wtedy, że miałem zły dzień. Miewacie coś takiego? W świecie się mówi, że wstał lewą nogą, tak?
Kiedyś zastanawiałem się nad tym po kolejnym którymś takim przeżyciu i na dzień dzisiejszy rozumiem, że jest to taka opresja demoniczna. Żyjemy w świecie duchowym. Prawda? Żyjemy czy nie? Niestety na tą chwilę bardzo dobrze sobie radzimy, jeśli chodzi o orientację w świecie fizycznym. Możemy dokładnie określić, mamy taki zmysł orientacji, mamy oczy, które widzą, które interpretują, znaczy poprzez oczy interpretujemy rzeczywistość, w której żyjemy, ale nie mamy tego duchowego zmysłu. Utraciliśmy go w ogrodzie Eden. I dlatego chrześcijanin, który porusza się w sferze duchowej, porusza się przez wiarę. Wiara jest naszym widzeniem. Ona zastępuje. Wiara jest pewnością, jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, mówi Boże Słowo. A więc żyjemy w świecie duchowym. I świat duchowy możemy podzielić na dwie kategorie. Ten świat duchowy pozytywny i zły, negatywny. Świat pozytywny, ta rzeczywistość pozytywna, duchowa, to nasz Bóg, nasz Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty, ale i całe zastępy aniołów, które są sługami w Twoim i w moim życiu. Może nawet nie wiemy o tym, ale one są i one działają. Ale jest też ten świat upadły, zepsuty. Biblia mówi, że 1/3 zastępów niebieskich zbuntowała się przeciwko Bogu. Stworzyli własną hierarchię i działają. Nie wiem, czy muszą spać w nocy, czy nie, ale przypuszczam, że chyba nie potrzebują. I robią wszystko. A przede wszystkim są zainteresowane nami, chrześcijanami. Dlatego też nie dziwmy się, że doświadczamy takich rzeczy. To przychodzi. I apostoł Paweł powiada w liście do Efezjan, że bój toczymy nie z ciałem i krwią. To nie jest walka fizyczna. To nie są zapasy. To nie jest boks. Bój toczymy ze sferami duchowymi. Z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z mocami ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I tak to rozumiem, że gdy czasami przychodzi do mnie taka presja, po prostu cierpliwie czekam i nie tylko. W drugiej części powiem, jak ja sobie z tym radzę. W jaki sposób możemy usunąć źródła przykrych emocji? Bo myślę, że to jest ważne pytanie i dobrą rzeczą jest mieć świadomość, że my coś z tym możemy zrobić. To nie jest tak, że to sobie tak żyje swoim życiem. Ty i ja jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni za to, co się dzieje w naszym życiu. Drodzy, generalna prawda jest taka, że mówię generalna prawda. Jest o niebo lepiej niż myślisz. Co chcę przez to powiedzieć? Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian 5:17. I czytamy te piękne słowa. Słowo klucz do zrozumienia chrześcijaństwa. I tu jest napisane tak, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Bardzo ważne, bardzo głębokie, bardzo błogosławione Słowo Boże skierowane do każdego z nas. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to również do Ciebie. Kto z Was jest w Chrystusie? Podnieś rękę, jeśli jesteś w Chrystusie. Widzę nas rąk. Myślę, że mnie będziecie rozumieć, mnie rozumiecie. W jaki sposób staliśmy się nowymi stworzeniami w Chrystusie? Poprzez narodzenie na nowo. Każdy z nas
którymś momencie swojego życia zatrzymał się w swoim pędzie i z łaski Bożej zobaczył, że zmierza do wiecznego potępienia. A potem zapewne Duch Święty pokazał ci krzyż Chrystusa. Tajemnicę, tajemnicę zbawienia. I objawił ci, co się wydarzyło na tym krzyżu. I dzięki temu ty i ja mogliśmy odwrócić się od swojego bezbożnego życia i skierować się w kierunku naszego kochanego Ojca, bo do tego nas powołał. Poprzez nowe narodzenie staliśmy się nowymi stworzeniami. I Biblia powiada, że to, co było przed, przeminęło. Wszystko stało się nowe. I pozwolę sobie zwrócić uwagę, że tam nie jest napisane, że wszystko stało się doskonałe. Tam jest napisane, że wszystko stało się nowe, czyli inne niż od tego, co było wcześniej. Wielu chrześcijan ma problemy odciąć się od starej przeszłości. Ciągle gdzieś wlecze się za nimi, ciągle wracają do tego, ciągle jest to ich punkt odniesienia w życiu. Ale Biblia mówi, przeminęło. Wyobraź sobie kartkę, która jest zabazgrana i wkładasz do jakiegoś cudownego płynu, wyciągasz, jest idealnie biała, czysta. Zaczynasz wszystko od nowa. Tak Bóg uczyni nas. Niestety nasza świadomość nie podąża, nie nadąża za rzeczywistością, w której jesteśmy obecnie po nowym narodzeniu. Po prostu nie potrafi wejść w to nowe. Ciągle, tak jak powiedziałem przed chwileczką, odwołujemy się do starego. Powiem więcej, myślę, że diabeł odwołuje się do starego i mówi, pamiętasz, byłeś, zrobiłeś, nie zrobiłeś. I to nam przeszkadza. Dlatego, że żyjemy w przeszłości. Żyjemy w czymś, co już nie istnieje. Żyjemy w czymś, co zostało przez Boga zamknięte raz na zawsze. Bóg nas stawia w zupełnie nowym miejscu. I to wszystko dzięki Chrystusowi. Dzięki temu, że przyszedł, że położył swoje życie, że zmartwychwstał. Dzięki temu ty i ja możemy żyć w nowej rzeczywistości. Dlatego też Boże Słowo, Nowy Testament, tak wiele uwagi poświęca naszemu umysłowi, naszemu myśleniu. I podstawowe hasło, które tam znajdziecie, mówi, przemieńcie się w duchu umysłu swego. Zmieńcie swój sposób myślenia. Można by powiedzieć szerzej, dostosujcie swój sposób myślenia do nowej rzeczywistości, w której jesteście. Bo to sprawia, że wyłączymy wiele źródeł naszych przykrych emocji. Zaczniemy inaczej patrzeć na rzeczywistość, w której jesteśmy obecnie. To jest trudne zadanie i Biblia wiele uwagi i zachęty kieruje do nas, chrześcijan, w wielu miejscach. Szczególnie mogę czytać to w listach apostoła Pawła. Przemieńcie się przez odnowienie waszego myślenia. Zwleczcie z siebie starego człowieka i przyobleczcie się nowego. W jaki sposób? Przez odnowienie swojego myślenia. To jest pewien proces, do którego Bóg nas powołuje. Bez tego nie ma rozwoju duchowego. Będziemy jak te niemowlaczki leżeć, płakać, narzekać, wiadolić i przeżywać przykre emocje. I to jest pierwsza zasada, pierwsza generalna zasada, która mówi, jest o niebo lepiej niż myślisz. Przez to chciałem powiedzieć, że jesteś w rzeczywistości, która przekracza nasze wyobrażenie. Każdy z nas. To nie jest to, że Bóg teraz tak po kawałku ci będzie użyczał. Apostoł Piotr pięknie napisał, boska jego moc
obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Słowo wszystkim, sprawdzałem w oryginale, jest napisane, że wszystkim. To znaczy, że Bóg niczego nie ograniczył i niczego nie żałował. W Chrystusie dał nam wszystko. To znaczy, że ty i ja jesteśmy bardzo, bardzo bogaci. Duchowo bogaci. Mamy wszystko. I to jest pierwsza myśl, którą chciałem bardzo mocno podkreślić. Druga. Znajdź przyczynę przykrych emocji i ją usuń, zniweluj. Znajdź przyczynę. Emocji nie można zmienić, nie można jej kontrolować. Ale myśli możesz kontrolować, tak? Możemy podjąć decyzję, że będziemy myśleć tak, a nie inaczej? W liście do Filipian Paweł napisał, myślcie o tym, co? I tam jest cała lista. To znaczy, że Bóg daje nam przykazanie. Pilnuj swoich myśli. Zacznij myśleć kategoriami Bożego Słowa. I pierwsza rzecz, powracamy do tych pięciu punktów. Warto zadbać o właściwy poziom potasu, cynku, wapna, żelaza, selenu i tak dalej. Warto zadbać o właściwy poziom witamin. Wielu młodych ludzi źle się odżywia. Jedzą to byle co, za duże pieniądze, a potem się dziwią, że są chorzy. Mam takiego przyjaciela, z którym spotykam się, znamy się, przyjaźnimy się już, nie wiem, 7-8 lat, może więcej. Jak zobaczyłem, jak je, co je, powiedziałem, chłopie, za kilka lat będziesz to odczuwał i to bardzo głęboko. I już dzisiaj odczuwał. Szybciej niż myślał. Dlatego warto się zastanowić i zmienić swoje nawyki. Kiedy cukier zdrożał mnie, to w ogóle nie dotknęło. A wiecie dlaczego? Nie używam. W pewnym momencie zrozumiałem, po przeczytaniu wielu artykułów, że to jest straszna trucizna, która niszczy nas stopniowo, jak korozja. Dopiero dziura wypada gdzieś tam po 60. Przecież co się stało? Warto te rzeczy przynajmniej ograniczać, abyśmy mogli w dobrym zdrowiu przeżyć swoje życie. Bo Bóg dał nam ciało, abyśmy się o nie troszczyli. I czasami, wiecie, możemy wpaść w taką pułapkę, że źle się czujemy, że mamy te przykre emocje i przypisujemy je różnym innym aspektom naszego życia i modlimy się, Panie, ratuj, zmień moje emocje, a Duch Święty mówi, zrób badania i zmień nawyki. Okazuje się, że można wiele w tym względzie zrobić. A więc to jest pierwszy aspekt. Drugi, grzech. Tak jak powiedziałem, niszczy, działa destrukcyjnie. Każdy grzech. Na pewno jest ładnie zapakowany. Na pewno. Wygląda, błyszczy, zachęca, prowokuje, kusi. Musisz to zrobić, musisz to mieć, musisz tam być. Ale w konsekwencji, że każdy grzech, jakikolwiek by nie był, zabija, niszczy, wnosi destrukcję do życia. Ja tutaj tylko odnoszę do chrześcijan. Jeśli dopuszczamy się grzechu, powinniśmy mieć tą świadomość, że on przyniesie destrukcję do naszego życia i przyniesie przykre emocje. I przyniesie przykre emocje. Grzech niszczy naszą relację z Bogiem i z bliźnimi. I z Kościołem. Z bliskimi. Takie są konsekwencje. I możemy się oszukiwać na różne sposoby. Ale tak to jest, tak to działa. I w
tym aspekcie tu nic nie zmienimy. Grzech taki jest po prostu. Co należy uczynić, kiedy zdarzy mi się grzech? No, Biblia daje nam jasne wskazówki, co mamy zrobić. Jeśli zgrzeszymy, Boże Słowo powiada, że mamy przyjść do Boga, stanąć po Jego stronie, bo wiecie, grzech ma to do siebie, że nas oszukuje. To nie do końca jest grzech. To nie do końca takie jest. No, w Twoim przypadku to tak nie jest. Ale Bóg oczekuje, że Ty i ja staniemy po Jego stronie. Powiemy, tak Boże, to jest grzech. Dopuściłem się grzechu. Jest mi przykro. Jest mi wstyd przed Tobą. Wyznaję go. Nie ukrywam go. Proszę o przebaczenie. Proszę, odpuść mi mój grzech. Oczyść mnie z mojej nieprawości. I Boże Słowo powiada, że kiedy to czynimy, Bóg odpuści nam, tak? Dobrze mówię, czy? Przynajmniej tak jest w mojej Biblii. Bóg jest wierny i łaskawy i odpuści nam nasze winy, nasze grzechy. Ale musimy zająć właściwą postawę wobec grzechu, wobec naszego upadku. Co należy uczynić, kiedy stwierdzimy, że jesteśmy w niewoli grzechu? Tutaj chciałbym takie rozszerzenie, takie rozwinięcie, że czymś innym jest upadek w grzech, a czymś innym jest zniewolenie w grzechu. Upadek w grzech to jest taki jednorazowy, sporadyczny, czasami się coś zdarzy. Ale kiedy wpadamy w niewolę, w szpony grzechu, to już jest to coś, co nad nami panuje. I czasami miewam rozmowy duszpasterskie, przychodzi człowiek i mówi, pastorze, ja bym mnie skusił i tam posiedziałem sobie w internecie i no i teraz mam takie przykre uczucia, tak? No więc rozmawiamy o grzechu, ale czym innym jest, jak przychodzi gość i powiada, od roku nie mogę spać po nocach. Po prostu jestem związany. Nie chcę, ale nie mam żadnej woli, żeby się temu przeciwstawić. Widzicie, jaka jest różnica? Jak daleko to poszło? I to właśnie tak działa, że kiedy sporadycznie dopuszczamy grzech, diabeł powoli związuje nas. I gdybyście rozmawiali z alkoholikami, wielu z nich na początku dobrze się bawiło. To był dobry czas. Narkotyki, cokolwiek weźmiesz, wszystko jest ładnie zapakowane. I na początku wygląda atrakcyjnie, dobrze bawi. Ale przychodzi czas na zapłacenie rachunku. I wtedy budzi się człowiek i mówi, jestem związany, jestem w niewoli. Nie potrafię z tego wyjść. Nie potrafię nad tym panować już. To mnie kontroluje w pełni. A więc uporczywe trwanie. Jakiś grzech, bo Duch Święty puka do naszego serca. Ostrzega nas. Mówi do nas. Na różne sposoby. Ale ignorujemy to i wchodzimy coraz głębiej. Wbrew wszystkiemu. A więc warto to przemyśleć. Co wtedy, kiedy wpadamy w jakieś zniewolenie? Wiecie, dzisiaj mamy wiele możliwości. Na przykład, jeśli chodzi o używki, mamy ośrodki. Jeśli taki człowiek się pojawi, to zawsze mówię, słuchaj, jest możliwość. Załatw sobie skierowanie na leczenie, a ja ci pomogę znaleźć miejsce w chrześcijańskim ośrodku i wrócisz innym człowiekiem. I takie rzeczy robiliśmy w naszym zborze. Też jeden z braci miał problemy. Miał problemy. No to jako grupa domowa myśmy zbierali pieniądze i posyłali, bo wtedy trzeba było jemu zapłacić za każdy miesiąc. A on tam przebywał i szukał Bożego oblicza. I wrócił innym człowiekiem. Słyszałem, że na Śląsku gdzieś przez internet działa jakaś fundacja, która pomaga ludziom, którzy są zniewoleni pornografią. Są jakieś programy całe dla ludzi, którzy są zniewoleni hazardem, czy czymkolwiek. Tu nie chodzi tylko o to, że to jakieś tam psychologiczne, bo ja w psychologię już dawno przestałem wierzyć. Ale pewne rzeczy musimy zrozumieć, pewne mechanizmy i przyjść do Boga i z Nim współpracować. Wiecie, zniewolenie to już jest pewien nawyk,
pewien sposób życia, który czasami jest bardzo trudno zmienić. Jest potrzeba oddzielenia, jest potrzeba takiej głębokiej modlitwy, duszpasterskiej opieki, przebudowy życia. I taki człowiek na nowo wraca do rzeczywistości. Kolejny aspekt, jak mówiliśmy, to presja okoliczności. Czasami warto sobie zadać pytanie, co zrobić, żeby właśnie zmienić te przykre emocje, na przykład w pracy. Z tego, co wiem, według kodeksu pracy nikt nie jest niewolnikiem. Każdy dobrowolnie jest pracodawca i pracobiorca, tak? I te dwie strony są związane umową i w każdej chwili możemy powiedzieć pracodawcy dziękuję. I możemy poszukać sobie nowej pracy. Nie musimy tkwić w toksycznym układzie. Bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że będąc w takim toksycznym układzie niszczą swoje zdrowie. I gdzieś po 50, po 60 to wyjdzie. Zaczną się problemy z arytmią, jakieś może nawet psychiczne, no bo jak można żyć w taki sposób? Czasami uważam, że lepiej zarobić 200 zł mniej, czy nawet 500, a mieć spokojną pracę. Niestety w naszym kraju wielu przedsiębiorców, wielu menadżerów, wielu kierowników, dyrektorów nie dorosło do swojej pozycji. Są aroganccy, bezwzględni i tam człowiek się nie liczy, tam się liczą tylko cele. Natomiast można inaczej, są firmy, w których człowiek się liczy, bo tak naprawdę człowiek się liczy. Maszyny można wyleasingować, materiały można kupić za jakiś kredyt, ale tak naprawdę o sukcesie firmy decydują ludzie i atmosfera, która jest w pracy. Dotychczas było tak, że właśnie taki, użyję słowa, zamordyzm się sprawdzał, ale to powoli przestaje mieć znaczenie. Dzisiaj atmosfera w pracy jest bardzo ważna i coraz więcej uwagi poświęca się temu. Ja nie mówię, że jeszcze w naszym kraju, ale mam na przykład wgląd, jak mój zięć w Ameryce pracuje, mój zięć w Anglii pracuje, czy córki. Inne podejście jest. Tam pracodawcy odkryli, że atmosfera, relacje mają głębokie znaczenie na efekty pracownika. U nas ciągle jeszcze w wielu firmach tego nie bierzemy pod uwagę. Proś Pana, jeśli jest, masz złą atmosferę w pracy, nie rzucaj od razu, bo z czegoś trzeba żyć. Ale Bóg jest z tobą zainteresowany. I możesz, czy sam, czy z żoną, czy z rodzicami, czy w kościele poprosić i modlić się o nową pracę. Byłem świadkiem wielu wysłuchanych modlitw i to nie w takich czasach jak dzisiaj, gdzie jest rynek pracownika. W czasach, kiedy było 20% bezrobocia. Ludzie przychodzili na grupę ze łzami. Pożyczali pieniądze, żeby wykupić sobie bilet na powrót. Czasy były trudne i myślę, że wielu z was pamiętacie te czasy, kiedy naprawdę było ciężko. Modliliśmy się na grupie domowej. I słuchajcie, Pan Bóg otwierał drzwi. Otwierał drzwi. Tym bardziej dzisiaj. Tylko czasami jest tak, że utkwimy w jakimś układzie i trudno nas ruszyć. I wydaje nam się, że świat się tutaj kończy i nic więcej nie ma. Nieprawda. Chciałbym, żebyś był świadomy, świadoma, że możesz pracować w innym miejscu i tam będzie inna atmosfera, czy może być inna atmosfera, bo czasami można wpaść z deszczu pod rynnę też, tak? Bywa tak. Ale kiedy modlimy się, Pan Bóg nas kieruje i czasami to niepozornie wygląda, potem odkrywamy, że Pan Bóg przygotował dla nas miejsce. To samo z małżeństwem. Możemy zamiatać problemy pod dywan, ale one i tak wyjdą, tak? Czy wychowanie dzieci, czy jakieś relacje, to wszystko może być takim generatorem przykrych emocji w naszym, w twoim, w moim życiu. Dlatego warto jest spojrzeć na swoje życie i
jeśli to od nas możliwe, jest napisane ze wszystkimi, pokój miejcie. Pan Bóg nie napisał nam po to, żeby nam uprzykrzyć życie, tylko On wiedział, pisząc te słowa do nas, że kiedy zadbamy o to z naszej strony, to będziemy mieć dużo, dużo więcej tych przyjemnych emocji niż tych przykrych. To jest ważne. To ty i ja decydujemy, jaką postawę zajmujemy i w zależności od tej postawy nasze życie wygląda tak albo tak. Presja myśli i przekonań. Nie tak łatwo człowiek zmienia obraz samego siebie. Prawda? Nie wiem, jak to w waszym życiu, ale ja muszę ciężko pracować, żeby coś do mnie dotarło, że to nie jest tak, jak ja myślę o sobie. Myślę, że większość z nas ma podobne problemy. Musimy zadać sobie pytanie, czy Słowo Boże jest prawdą? I kiedy postawimy sobie takie pytanie, musimy dać sobie jasną odpowiedź. Czy dla mnie Słowo Boże jest prawdą? Czy ono jest wyznacznikiem prawdy? Czy mam może jakieś inne źródła prawdy? Jeśli odpowiadamy, że tak, to musimy przyjąć fakt, że wszystko, co w nim jest napisane o Bogu, czy o mnie, czy o tobie, jest prawdą. Tak? Jeśli nawet się nie zgadza z moimi przekonaniami, poglądami, moją koncepcją, to Biblia zawsze ma rację. Zawsze ma rację. Możemy coś nie rozumieć, ale w konsekwencji to ona ma rację. I myślę, że Jakub w swoim liście coś z tego wyraził. Powiedział tak, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Słuchaczami to jakimi? Oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się samemu siebie. Staje, patrzy, ładnie dzisiaj. Bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jaki jest. Niesamowity obraz wymalował. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony swoim działaniem. Tutaj jest piękny obraz pokazany. Ktoś staje przed lustrem. Przed duchowym lustrem. A tym duchowym lustrem jest Słowo Boże. Boże, jaki jestem? Jak ja wyglądam? W którym miejscu jestem? Co mam poprawić przed wyjściem, tak? Fryzurkę. Tą duchową fryzurkę. Zadajemy Panu Bogu pytania i Bóg nam pokazuje przez swoje słowo. O, fajnie, o, dzisiaj Pan przemówił do mnie. I na tym się kończy. Bóg przemówił w jakimś celu. Coś ci pokazał. Żeby cię zainspirować do zmiany. Przykład, poczucie niskiej wartości. Czujesz się gorszy od innych. Zobaczyłeś w Bożym Słowie. Uświadomiłeś sobie, że jesteś dzieckiem Bożym. Że nie jesteś kimś gorszym. Że Bóg nie ma względu na osobę. Boże Słowo o tym mówi bardzo wyraźnie. Bóg nie ma względu. Boga nie interesuje tak bardzo, ile masz na koncie pieniędzy. Albo jaki masz kredyt. W jakim domu mieszkasz, jakim samochodem jeździsz. To go nie interesuje tak bardzo. Bo Bóg nie ma względu na osobę. My mamy pewien system wartości, który ukształtował świat. Ale Bóg ma zupełnie inny. Bóg patrzy na serce człowieka. Przenika nas. I tam znajduje naszą wartość. Ale w oczach Bożych każdy z nas, ty i ja, jesteśmy ludźmi wartościowymi. Tak bardzo wartościowymi, że je posłał swego Syna na krzyż. Posłał Go na ten świat, aby położył życie za każdego z nas. I często myślimy kategoriami nas. Wszystko, ogółem. A tak naprawdę umarł za mnie. Tak naprawdę umarł za ciebie. Tak? To ja i ty powinniśmy tam wisieć. Za nasze winy.
ale Jezus Chrystus to wziął na siebie. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Biblia w wielu miejscach nas o tym zapewnia. To jedno stwierdzenie ma niesamowicie głębokie znaczenie. To znaczy, że jestem w niesamowitym miejscu. Bo oto rzesza dzieci Bożych. Ludzi, o których Biblia mówi, że są współdziedzicami Chrystusa, że są dziedzicami przez Boga. Pomyślmy o tym przez chwilę. Do jakiej godności Bóg nas podniósł. No ale my tak nie do końca w to wierzymy. Może pastor, ale ja, biedaczek, róweczka. Nie, Bóg mówi to do ciebie, mówi o tobie. Mówi o każdym z nas. Jeśli narodziłem się na nowo, to jest to moim i twoim udziałem. Czy to nie jest piękne? Niektórzy się uśmiechają, to jest cudowne. I wreszcie duchowa opresja. Nie każdy stan jest duchową opresją. Bo może, wiecie, możemy spod każdego kamienia wyganiać demony, tak? Nie o to chodzi. To nie o to chodzi do końca. Raczej należy bacznie obserwować i przeanalizować, gdzie jest źródło moich przykrych emocji, przykrych uczuć. Jeśli nie ma jakiejś konkretnej przyczyny, to jest prawdopodobne, że to opresja demoniczna. Nie ma. Przeszukałem. Wczoraj było fajnie, byłem szczęśliwy. Wszystko było to. Dzisiaj rano się obudziłem. Ciemno. Co ja w takich sytuacjach robię? Jeśli stwierdzam, że prawdopodobnie to jest, wtedy staję w modlitwie. Panie Boże, ratuj! Bo ginę. Nie. Biblia powiada, że wszelka moc jest rzucona pod stopy Jezusa Chrystusa. Tak? Tak jest napisane? I to w wielu miejscach. Że zasiadł na tronie, a wszystko jest rzucone pod Jego stopy. Jeśli jesteś tym zrogowaciałym, zrogowaciałą komórką Jego stopy, najniżej, a jesteśmy w Jego ciele, tak? To i tak wszelkie moce są pod nami, pod Jego stopami. Dlatego w takich sytuacjach ja staję w autorytecie i powiadam do tych demonów w imieniu mojego Pana, do którego należę. W Jego autorytecie staje wobec Ciebie wszelka moc nieprawości i zabraniam Ci gnębić mnie, dotykać mnie w jakikolwiek sposób. Nie masz prawa. Jestem dzieckiem Bożym i Ty o tym wiesz. I teraz nakazuję Ci odejść. Słuchajcie, w 99% odchodzi. Pamiętajcie o tym. Czasami walczymy, znosimy, wołamy do Pana Boga, a Bóg mówi, stań w autorytecie. To jest ten czas, kiedy możemy odnosić zwycięstwo. I zakończę jak zacząłem. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, bardzo ważny fragment Bożego Słowa. Nie pokój i napój. Nie pokarm i napój. Często tutaj, jako ludzie, upatrujemy dobrych emocji, tak? Dobrych uczuć. O, pojechać tam, zjeść to, być tu, mieć to. Czasami się dam na to złapać. I wiem, że tydzień, dwa jest fajnie, tak? Jak ktoś, nie wiem, wprowadził się do nowego domu, kupił nowy samochód, kupił nowy telewizor, komputer. No, pierwsze dni zauważamy, cieszymy się, ale po kilku dniach trzeba by było znów coś kupić, tak? Żeby znów były te pozytywne, dobre emocje. I Biblia nam powiada, że to nie o to chodzi. Dobrze, że mamy, że możemy korzystać, że możemy się tym cieszyć. Jestem Panu Bogu wdzięczny za każdy przejaw łaski w tym względzie. Ale to nie jest źródłem mojego szczęścia. To są narzędzia, z których mogę korzystać, z którymi mogę się cieszyć,
których z łaski Bożej mogę używać, mogę korzystać. Ale Królestwo Boże to sprawiedliwość. Słuchajcie uważnie. Niesprawiedliwość, poczucie niesprawiedliwości jest źródłem, jest potężnym źródłem przykrych emocji człowieka. Ale Królestwo Boże to sprawiedliwość. Jest zupełnie coś odwrotnego. To jest to pozytywne źródło, gdzie możemy cieszyć się, rozkoszować, mając świadomość, że jesteśmy mile widziani w oczach Bożych, że nie ma cienia niesprawiedliwości na nas, że Bóg to wszystko zdjął, uwolnił nas. Możemy w tej wolności żyć. Pokój. Popatrzcie, ile świat ma niepokoju. A w ostatnie lata to już jest szczególnie. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że świat dotrze do takiego punktu. Kiedy otworzycie, włączycie sobie telewizor, komputer, cokolwiek, kupicie gazetę, to jest strasznie w tej chwili. Tam nie ma nic dobrego. Jest eksplozja słowa niepokoju. Ludzie się tym karmią. Ludzie się coraz bardziej boją. A ja sobie siedzę w domu, myślę sobie, czasami mam poczucie winy, że nie mam niepokoju. Dlaczego nie mam? Bo Królestwo Boże to pokój. Duch Święty przychodzi, aby rozlewać w naszych sercach pokój. Sprawiedliwość, pokój i radość. Radość. Radość, która przewyższa wszelki rozum. Rozum mówi, chłopie, jesteś w rozpaczliwej sytuacji. Jesteś bez wyjścia. Wiecie, kiedy cytuję to słowo, wracają mi myśli do więzienia. Paweł i Syla sobie siedzą i sobie śpiewają w duchu, modlą się. Powinni płakać. Powinni drżeć ze strachu, co będzie jutro, jak słońce wstanie. A oni uwielbiają Boga. Dlaczego? Radość, która przewyższa wszelki rozum. Czy oni byli wyjątkowi? Nie. My jesteśmy podobni do nich. Mamy tego samego Ducha Świętego. Bo Biblia powiada sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. To nie jest produkt człowieka. To nie jest coś, co ty możesz sobie wytworzyć. To jest coś, co Duch Święty chce uczynić w twoim życiu. Czym chce cię wypełnić. I dopiero wtedy jesteśmy gotowi do działania. Duch Święty pragnie prowadzić nas do wewnętrznej harmonii. W tych trudnych, niespokojnych czasach możemy żyć w pokoju, w radości, w sprawiedliwości Bożej. Prawda? Doświadczacie tego? Te 5 aspektów chciałem wam przybliżyć. Ja wiem, że to nie jest tak, żeby poruszyć emocje, ale jest to coś, nad czym trzeba się pochylić, zastanowić, zweryfikować swoje życie. Może jest ktoś dzisiaj, kto przeżywasz opresję demoniczną i chciałbyś, abyśmy jako Kościół się z tobą pomodlili, abyśmy stanęli w autorytecie. Może jest ktoś, kto tkwi w grzechu i dzisiaj wyraźnie odbierasz, że Duch Święty mówi, to jest ten czas, żeby to przeciąć, żeby to zmienić. Może masz złe przekonanie o samym sobie. A może jeszcze są jakieś inne przyczyny, które powodują, że w twoim życiu jest takie gorzkie źródło, tak? Dobra nazwa. Źródło przykrych emocji. I nie potrafimy się od tego oderwać. Ale Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł po to, abyśmy żyli, mając sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. Czy możecie powiedzieć amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.